Ale fajna woda, naprawdę fajna, czysta woda. Uwaga. Wow, o jeny. Kurna, warto było, warto było, warto było, warto. Jest lodowata, można pomorsować w Afryce. Już biegną pomocnicy. Już biegnie. O, przewodnik. Jak tu jest tylko jedna ścieżka, nie? Ścieżka jest do góry po prostu, nie? I nie da się inaczej. Nie ma innej drogi. Wodospad jest bezpośrednio przed nami. O, ja powiększę. Widzicie? Na wprost. Nie będziesz jutro chleba kupował. Bo nie będziesz miał. Like this is our money. This is our money, the rest money we have for tomorrow, because we ended the trip. Tomorrow we're going to Senegal. You, yeah, so this is the rest of the money. Yeah. No, no, we're not sleeping. But good thing to number into you left this one. This one. This one. Yeah. Mamy 36 tysięcy, na 40 nie mamy. No dobra. No to idziemy i zaraz wam powiem, jak to się wszystko skończyło. Generalnie rzecz biorąc, my faktycznie zostaliśmy tylko z tymi 36 tysiącami. No i nie byli bardzo pocieszeni. Ten, który tam był głównodowodzący, nie był bardzo pocieszony. No ale już trzymając te pieniądze w ręku, no to nie bardzo chciał oddać, nie? No i stwierdził, że okej, że... powiedział, że to zaakceptuje te pieniądze i możemy iść. No i idziemy sami. My chcieliśmy iść sami. My nie chcieliśmy, żeby ktoś nas prowadził. Bo chcemy, lubimy być sami po prostu, nie? Tam po prostu ścieżka tylko. Mam nadzieję, że warto. I no cóż, to będzie pierwszy i ostatni wodospad, który tutaj zobaczymy. A tutaj niedaleko jest jeszcze jeden. Myślałam wczoraj, że właśnie tam jutro pojedziemy, ale nie pojedziemy, bo już nie mamy w ogóle pieniędzy. A nie będziemy wymieniać, bo wystarczy nam tych atrakcji. Jeżeli jest tak, jak oni mówią, że oni dzielą się tym, bo oni tak tłumaczyli, że to nie jest tylko dla nich, tylko dla całej wioski. Jeżeli by faktycznie tak było, no to nawet bym powiedziała, że szkoda, że tak mało mieliśmy. Ale czy to prawda? Nie wiadomo. Te 36 tysięcy to mniej więcej będzie chyba 4 dolary. Tak więc wiecie, to nie jest majątek. Nam chodzi tylko o to, że my nie lubimy, jak ktoś naciąga. Oni zaczęli od 200 tysięcy. No, pozostawię bez komentarza po prostu. Patrzcie, jaki mały świat. To był ten Szwajcar, którego widzieliśmy wczoraj na stacji benzynowej. Bardzo tutaj ładnie, jak widzicie. Bardzo fajna ścieżka, tak naprawdę rzecz biorąc. No, Tobi fajnie nas pilnuje. On jest bombastyczny, muszę wam powiedzieć. Chodź, Tobiaszku, chodź. Pilnuje się lepiej niż Bella. Bella lubi odejść dość daleko i trzeba ją wołać. A Tobi sam się pilnuje. Może Bella się coś od niego nauczy, ale wątpię. 2 lata trenowania i
z takim marnym efektem tak naprawdę. No, blisko, coraz bliżej. Ach, ja oczywiście już się zasapałam. O, tu już kawałek widać. No, cały widać, ale trochę zasłonięty. Zaraz będziemy widzieć. O Jezu, Tobi. On się czasem przewraca jeszcze. On takie, wiecie, szczeniackie ma jeszcze takie. Nogi mu za długie urosły i się czasem potykał własne nogi. Jeny. Trudno nawet objąć. No powiem Wam szczerze, że warto. Jeszcze nie widzę jak tam na dole, ale już wiem, że warto. Niedźwiedź goni. Już się nie może doczekać, aż chlupnie do tej wody. Podobno jest lodowata. Pewnie jak wskoczy, to od razu wyskoczy. Wow, o jeny, kurna, warto było. Wszystkich pieniędzy warto. Tyle Wam powiem. Ja idąc tutaj nie miałam dużych oczekiwań, bo już widziałam dużo wodospadów i jakoś nie robią na mnie wrażenia. Ale od razu powiem, że to inne na mnie nie robiły wrażenia. A ten po prostu jest zarąbisty. Jezu, teraz nie widać, tak, to nie widać na filmie. Ale tutaj po prostu jest po prostu pięknie ta skała, ta woda, która się rozbryzguje po tych skałach, po prostu. Wow. Kurczę. Po raz pierwszy się w Afryce wzruszyłam. Wow. I tam jest takie malutkie, wiecie, zagłębienie, jakby jeziorko się zrobiło i po prostu jest idealnie czysta woda. Skały są ciemne, co tego tak nie widać, ale ja widzę po prostu, że woda jest po prostu idealnie czysta. Zresztą jaka może być, jak ona leci tam z tej góry, słuchajcie, normalnie. Jeszcze raz pokażę. Wow. Nawet nie mam informacji, jak wysoki jest ten wodospad, ale tak na oko powiem co najmniej 70 metrów, bo już żeśmy widzieli kiedyś taki 70-metrowy. No 50 to na pewno, no może nie 70. Ale po prostu normalnie łezki mi poleciały. I takie rośliny tutaj na skalę rosną i ta woda po prostu sobie ścieka tam. Nie, no takimi kaskadami, po prostu bajecznie jest. I wiecie co? I jesteśmy sami. Tutaj nawet jest taka mała plaża. I już tutaj idę. Niedźwiedź już się zaczął kąpać. Może go podglądamy, bo na pewno kąpie się na głaska, bo nikogo nie ma. Kąpie się na głaska. Więcej nie pokażę. Wejdę jeszcze tam kawałek dalej, ale nie wiem jak tam jest przepłoko, więc nie za daleko. Jezu, jakie fajne miejsce. Pięknie jest. Zrobię nurka. Uwaga. Wow, zimna nawet, naprawdę zimna. A znowu mam jakieś wypłaszczenie, tak nie było głębiej płytej. A jest lodowata, można pomursować w Afryce. Normalnie za długo nawet się nie da siedzieć, bo no, drętwieją te palce, nie? Ale chwilę trzeba wytrzymać. Wow, polecam. Muszę zawsze było, no. Jeśli Wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy. Uwaga, tutaj mi musi niedźwiedź pomóc. Zobacz, tu ten kamień się gładzi. U który? Tu jest łatwiej. A, tu. O. Okej. Okay. Poczekaj. Nie, no to tam już radę sama. Chyba, że tam dalej. Bo widzicie takie, o. Tutaj zejście jest. Po takich kamieniach. I tutaj do góry.
No, ale to fajne, to nie jest trudne. To fajnie tak się trochę porozciągać. Wiecie, trzeba się ruszać. Bo ja nawet kiedyś czytałam. Chodź Tobiaszku. Pięknie, jeszcze ostatni rzut oka, zanim pójdziemy. Ale fajny, patrzcie jak się ciągnie. I jak zawieje wiatr, tak fajnie rozpryskuje tą całą wodę. Idziemy, bo niedźwiedź się martwi o samochód, tak? Ale właśnie chciałam wam powiedzieć, zawsze zaczynam i nie kończę, nie? To niestety takie typowe, ja mam, tak mam. Bo mam 1000 myśli na godzinę. Kiedyś czytałam taką pracę naukową na temat właśnie tego, o stawach było, prawda? O tym, o sprawności stawów i właśnie czy biegać na przykład po nierównym terenie, czy po równym, jak jest lepiej, jak jest zdrowiej. I okazuje się, robili właśnie badania, wiadomo, podzielili taką samą grupę ludzi, biegali przez jeden rok po równym i identyczna liczba ludzi biegała po właśnie nierównym terenie. I okazało się, że te osoby, które biegały po nierównym terenie, miały o 30% silniejsze stawy, nie? I większą gęstość kości. Tak więc trzeba właśnie chodzić po nierównym. Ja to mówię na przykład, bo moja mama już, no wiadomo, jest w wieku podeszłym, to właśnie zawsze narzekała i mówiła, że to już mi tak ciężko, nie pójdę tędy, nie pójdę tamtędy, bo tam nierówno jest, nie? A to właśnie trzeba chodzić tam, gdzie jest nierówno. O, już tutaj jest ciszej, nie? Ptaszki nawet słychać, jak śpiewają. Świetne, świetne to było. Dobrze, że dojechaliśmy i dobrze, że zapłaciliśmy i dobrze, że żeśmy przyszli. Już niech tam mają te pieniądze, pal 6. Zagadka. Znajdź złomka. Widzicie, gdzie jest złomek? Za mną jest droga, taki kawałeczek za mną. Tam cały czas jest polana. I tu schowaliśmy się za takim ogromnym krzakiem. Proszę bardzo. Piękna kryjówka, prawda? Nie widać nas z drogi i mamy nadzieję, że nikt nam nie będzie gitary zawracał. No, zmęczeni, ale szczęśliwi. To ładne zakończenie naszej podróży do Afryki. Tutaj kończymy i od tego momentu będziemy już wracać. To nie znaczy, że po drodze się nie będziemy zatrzymywać i nic nowego nie zobaczymy. Mam parę miejsc zaznaczonych, które nie udało się zobaczyć w tą stronę i na pewno coś jeszcze się tam nowego znajdzie. Odwiedzimy też miejsca, w którym nam się podobało, gdzie żeśmy spali i było fajnie, a także niektórych ludzi, których spotkaliśmy po drodze. No, za dużo tutaj nie będę dzisiaj kombinować, po prostu robię warzywa na patelni. Trochę je najpierw już pokażę tutaj na parze, kapustę, kalafiorek, marchewkę i później po prostu jeszcze troszkę podsmażę, żeby było lepiej do smaku. Tu już podsmażyłam bakłażanka, już tutaj część kapustki i niedźwiedź jeszcze ma kawałek steka. No, we saw some kids yesterday. Dzień dobry. Mamy gościa. Dogs, they just buggered off. Next time I'll bring a dog. Next time I'll bring a dog. Yeah, this is actually very good security because all the people here are so scared of the dogs. Yeah, I know. You know, so it's like, and you know what? They are scared. Did I tell you yesterday? They are scared of this. Yeah, I know. Yeah, they think this is some kind of a voodoo. White shaman in Africa. Yeah. This is voodoo, of course. This is really voodoo. Yeah. And they think like. She found it. Yeah, they think Mario is a shaman. Oni myślą, wiecie, nam się już pytali w paru miejscach, Afrykańczycy, nie? Teraz panicznie się boją samochodu naszego, nas i samochodu, bo jak są te rogi, to oni myślą, że tu my jakieś czary odprawiamy i Bóg wie, kim my jesteśmy, nie? Umówiliśmy się, że pojedziemy sobie razem, bo on też jedzie do granicy, tak więc pokonamy tą trasę razem. Nie wiemy, czy dzisiaj się uda, czy jutro. Na razie my będziemy jechać piersi, a potem się zamienimy, bo on tam już ma... Co tutaj gada?
krótkofalówka. Aha, krótkofalówka. O właśnie, po raz pierwszy będziemy używać krótkofalówki, którą już od dawna wozimy krótkofalówki ze sobą i parę razy już ktoś chciał od nas wyłudzić i wreszcie będzie można je wykorzystać, bo to oczywiście tędy? Jechaliśmy? Ja to już nie pamiętam. Ale... to fajnie, bo będziemy mogli się komunikować bez używania internetu, czy wiadomo, tam płacenia za telefony, bo on już jemu się skończył tutaj telefon i nie będzie dokupywał, prawda, tego, co miał kredytu na karcie SIM tutaj tej gwinejskiej. My tam jeszcze wprawdzie trochę mamy, ale no to nie tędy było, mówię ci, tam to było. My ostatnio objechaliśmy tego krzaka. No dobra, to teraz tu brzegiem pola sobie pojedziemy. W lewo. Tam jest droga, w lewo. Brzegiem tutaj sobie objedziesz i tam wyjedziemy do drogi. Nie, coś się nie ustawiło. Dobra, to zanim wyjedziesz na drogę, to trzeba jeszcze stanąć i jeszcze raz to ustawić. Może on nie włączył. Bo mu kazałeś wyłączyć, wiesz? Dobra, już sobie chłopaki poustawiali, wszystko działa, tak więc jedziemy. Ale fajnie tak, nie? Z kimś też jechać, lot miany. W ogóle jesteśmy strasznie stęsknieni już za ludźmi, wiecie, bo... no, czy to jest dziwnie powiedziane, no bo mamy ludzi dookoła, no, czasem aż za dużo. Za białymi ludźmi, tak brzydko powiem. Za kimś po prostu, z kim można pogadać, bo wiecie, tutaj większość ludzi no nie mówi po angielsku, to raz na jakiś czas, jak widzieliście po filmach, tylko w sumie dwie osoby żeśmy znaleźli czarnoskórę, tak dobrze mówiące po angielsku tutaj w czarnej Afryce. No tak więc jesteśmy spragnieni po prostu takiej swobodnej komunikacji, nie? Żeby sobie z kimś pogadać. A zresztą to też jest inaczej z takim podróżnikiem jak my. Dlatego, że mamy wspólne, wiecie, spostrzeżenia, doświadczenia, można się wymienić właśnie informacjami i wymienić swoimi no, doświadczeniami po prostu z podróży, z tego kraju i z innych krajów, bo on też dość dużo, on z dziewczyną jeździł i to potem wam poopowiadam więcej. I on też i właśnie w Ameryce Południowej był, tak więc chętnie posłuchamy tych wiadomości z Ameryki Południowej. Small path, it's actually the other direction. So we reverse here, we check it out, it's about 5 minutes from here and then we see, okay? I can go ahead. All right, no worries. Chcieliśmy jeździć sami, ale teraz właśnie, wiecie, ta Afryka pokazała nam, że po prostu, no kurczę, lepiej jest jeździć, jest wiele powodów, dla których lepiej jest jeździć z kimś, bo jednak jest raźniej, no można się wspierać nawzajem, jest bezpieczniej, no co tu dużo gadać, no w kupie siła, może nie za dużą grupę, ale tak jeszcze jeden samochód to by nam się przydał. Dobra, tutaj przerwa na siku break, bo trzeba było sprawdzić ten mostek. Zobaczcie, jakie tu są dziury po prostu. Nie, idę zaraz. Patrzcie, rękę mogę włożyć. Ale wyglądają te deski na takie nowe, no, solidne. Nie? Chyba. No, ty, można by było się wykąpać. Chodź się wykąpiemy, chodź. Mu... może po drodze jeszcze. A gdzie będzie? Takiego fajnego nie będzie. Zobacz, jaki fajny. Ja idę. Jak nie mam gdzie wejść? O, jedzie motorem, poczekaj.
no spoko, dobry mostek jest, kurczę, tam tutaj widać pod spodem jest solidnie zbudowany, są takie żelazne, no. Jejku, jak mi zawsze brak słów, jak zaczynam nagrywać. Chłopaki tu prześmigną motorkiem. I co? Uwaga. Sprawdzamy, na ile się da wejść do tej wody. Uwaga, uważaj. Ale fajna woda, naprawdę fajna, czysta woda. Uwaga. Cold. Shit. Oh yeah. That is beautiful. Nice, nice. Nie ma dużo tej wody, ale wiadomo, gdzie jechać teraz dalej, nie? Well, we're going towards Pita, aren't we? I think if we take the track to the left, it goes straight to the main road. If we take the right, there might be 17 kilometers of shit. Alright, no worries. We reverse and then we look at the map. Ktoś akurat jedzie, to on się go spyta. Ale tam osobówką jedzie po prawej. To może nie jest tak źle. Afryka. O, tędy pokazuje. No, czyli na lewo. Okej, spoko. Dobra, czyli tu jest krótsza droga do głównej drogi. Bez się. Więc chcemy po prostu jak naj w miarę możliwości. It should be 5 kilometers of shit and the other one is 17 kilometers of shit. So I figure we better take this one. Yeah, it works out like 5 is a bit shorter, isn't it? That looks really shitty, but what can we do? And that was the suggestion we got, so I trust them, I think. Oh, you shouldn't. This is Africa. Te drogi by nie jechał, jak nie może przyjechać, ale może się zepsuł. Faktycznie on się zepsuł, tutaj coś naprawiają. No. Ale tu chyba się zmieścimy bokiem. Tylko to są takie części, nie? Oni mają i po prostu to trzeba pozabierać. Okay, merci. Młody chłopaczek pomaga. No to chłopaki przejadą tam bokiem, ale tam są gałęzie, ale to takie tam nic nie stanowi zagrożenia, trochę tam jest bardziej nierówno po tej stronie, ale bez problemu dadzą radę.
Asphalt. Asphalt. More or less. We've made it. No i stwierdził, że okej, że powiedział, że to zaakceptuje te pieniądze i możemy iść. No i idziemy sami. My chcieliśmy iść sami. My nie chcieliśmy, żeby ktoś nas prowadził. Bo chcemy, lubimy być sami po prostu, nie? Tam po prostu ścieżka tylko. Uwaga. Jeny. Przydałaby się jakaś barierka. Niedźwiedź taki szarbancki, zamiast mnie tu za rękę potrzymać, to już pognał gdzieś tam. A ja sram kacie. Nie jest głęboko, ale wiecie. Okej. Okay. Jezu! I na koniec na kamyku się poślizgnęłam, ale nic się nie stało.